Jak ten sezon wyglądał, Mariusz? Najtrudniejsze w sumie szutry, no bo to takie wymagające dla auta, dla wszystkiego, a łatwych nie ma, no. Tutaj wszystkie są na jakimś tam poziomie, ale najtrudniejsze będą szutry. Co daje taka jazda? Jazda na prawym fotelu takiego kierowcy. Panowie, dogadujecie się, mówi się, że pilot z kierowcą powinni dogadywać się bez słów, tak? Ale jednak te słowa są bardzo potrzebne. Jak to wygląda w konkursowej jeździe samochodem? Myślę, że dogadujemy się znakomicie, co jakoś tam odwzorowują prawdopodobnie wyniki. Jazda na prawym fotelu, no pewnie równe emocje jak za kierownicą. Może mniej trochę trzeba, że tak powiem, fizycznie się napracować. Bardziej powiedziałbym, że umysłowo. Podsumowując jakoś to, w jednym słowem, jest świetnie. Fotografia tutaj w tym klubie sprawia, w ogóle fotografia kajotesów, sprawia mi dużo radości, ponieważ fotografuję na dużym luzie i robię zdjęcia, staram się robić zdjęcia, w zasadzie powinienem od tego zacząć, w dość nietypowy sposób i w nietypowych miejscach. Dla mnie fotografia, zawsze robiąc zdjęcia, staram się zbliżyć najbliżej w sumie jak się da zdjęciem obrazu, żeby każde zdjęcie było obrazem. Ja miałem przyjemność... Chciał startować, już za chwilkę będzie pierwszy rajd. Wielkie, ogromne podziękowania tutaj dla prezesa, który no, organizuje to wszystko, naprawdę chwała mu za to. Najtrudniej było w Wyszkowie i w Mińsku, bo najmniejsza była przewaga nad Mariuszem Kosteckim. Tam się cieliśmy na dosłownie sekundę, pół sekundy na mecie, takie były różnice. No, szutry mazowieckie, no, miałem przewagę w postaci auta czteronapędowego. Proszę Państwa, 60 lat w tym roku prawie kończy, tyle PZMOT. No, na pewno jestem zakręcony, jak koledzy mówią. Nie na darmo byłem tato nazwany na rajdach, których byłem 15 lat kierownikiem ekipy tych najlepszych. To, co robimy? Robię, nowy klub powołałem. W tym roku będzie, dziękuję bardzo, 15 rocznica. I zgarnąłem do siebie, przygarnąłem jakąś młodzież, która podpływa tak bakcyl. Ja nie lubię, że czują, są ludzie ze mną, ja jestem trochę furiat, prawda, nerwowy, po to i wiek i swoje. Ale mnie doceniają, ja doceniam tych ludzi też, którzy chcą, którzy mogą. Słuchajcie, ile mnie to kosztuje? Ich też, ale ja się czuję młodziej. Pozyskałem sponsora, naprawdę strategicznego sponsora, jaką jest firma TEDx, która 6 lat już jest i wytrzymuje i sprawdza. W pewnym momencie miałem satysfakcję, bo prezes mówi, słuchaj, twoje rajdziki są bardziej pokazywane medialne jak mistrzostwa Polski.